Jeżeli ktoś z Państwa szuka jeszcze miejsca, żeby usiąść, zapraszam do tylnej części kościoła po lewej stronie, tam gdzie było wejście, znaczy z mojej perspektywy po lewej, z Państwa po prawej. Tam są jeszcze miejsca, koleżanka pokieruje Państwa dalej. Ostatnie przypomnienie o drobiazgu, ale istotnym, szczególnie gdy skupimy się na muzyce. Proszę wyciszyć telefony komórkowe. Kto z Państwa ma ze sobą telefon, proszę upewnić się, że jest wyłączony, tak żeby nic nam nie przeszkadzało w głównej części dzisiejszego wydarzenia.
Dobry wieczór Państwu, szczęść Boże. Witam w Kościele Świętej Elżbiety, który wygląda zupełnie inaczej niż kiedy ostatni raz pewnie mieli Państwo okazję go zobaczyć. Witam Państwa zebranych tutaj w Kościele, witam Państwa, którzy śledzą nas za pośrednictwem portalu wrocław.pl. Życzylibyśmy sobie, żeby Kościół wypełnił się jeszcze ściślej, żebyśmy mogli zająć wszystkie możliwe miejsce i wprowadzić tutaj jeszcze więcej krzeseł, bo wydarzenie jest zupełnie wyjątkowe, ale zdają sobie Państwo sprawę, z jakiej sytuacji się znajdujemy. Wszystkie wejścia muszą być limitowane zgodnie z limitem obostrzeń, jaki obowiązuje dla tego miejsca, dlatego spotykamy się w takich okolicznościach. Przypominam, że przez cały czas trwania wydarzenia wszyscy muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Ja również założę, jak tylko zejdę z tego miejsca, i obiecuję Państwu, że będą to najdłuższe wystąpienia podczas całego dzisiejszego wieczoru, a i tak będą bardzo krótkie. Potem skupimy się na tym, co najważniejsze, skupimy się na muzyce. Za nami, jeżeli Państwo się obrócą, a pewnie Państwo widzieli już wcześniej, kiedyś działa pustka, dzisiaj stoją tam piękne, odbudowane organy. Wrocław dba o swoje zabytki i dba o pamięć o swojej historii i kulturze. Wiemy o tym, bo przecież to właśnie Wrocław sfinansował remont ołtarza Jerina we wrocławskiej katedrze. To także Wrocław, i to również z datków mieszkańców, sfinansował wykupienie skarbu z Bremy, który dzisiaj znajduje się we wrocławskich muzeach. Tak samo trzeba patrzeć na odbudowę organów Michaela Englera Młodszego, które powstały we wrocławskim kościele świętej Elżbiety w latach 1750-1761. Miały szczęście, przetrwały zawieruchę wojenną, a ostatnie prace nad nimi trwały jeszcze w latach 1939-1942. Nieco mniej szczęścia miały w roku 1976, kiedy pożar strawił wnętrze kościoła i doszczętnie zniszczył organy. Dlatego nie możemy mówić o procesie rekonstrukcji organów, to była zupełna odbudowa. Wszystkie materiały, które Państwo zobaczą, to wszystko jest zupełnie nowe, łącznie z podłogą, na której organy się znajdują. Wszystkie szczegóły dotyczące organów znajdziecie Państwo w każdym wrocławskim medium, bo pisały o nim wielokrotnie przy okazji wczorajszego wydarzenia, gdy po raz pierwszy w tych organach zabrzmiał pełen utwór muzyczny po okresie strojenia i prób. W roku 2011, w tym miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy, ówczesny prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz ogłosił decyzję o odbudowie organów, a zadanie koordynacji tego projektu powierzył sekretarzowi miasta, panu Włodzimierzowi Patalasowi, który rozpoczęte prace w roku 2018 kontynuował także w trakcie prezydentury Jacka Sutryka. Prace kosztowały 22 miliony złotych i zostały pokryte z kasy miejskiej, datków złożonych w tym kościele i z wpłat sponsorów. Instrument został poświęcony wczoraj i wtedy, jak wspomniałem, można było usłyszeć pierwszy pełny utwór zagrany na nim, ale pierwszy pełny koncert ma miejsce dzisiaj. Bardzo się cieszę, że wraz z Państwem mogę w tym miejscu być. Chciałbym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy i zachęcić Państwa, żebyśmy od tego rozpoczęli dzisiejsze wydarzenie. Exupéry, którego znamy z Małego Księcia, napisał także inną książkę, Twierdza. I wpisał w niej o ludziach, którzy swoje życie zamieniają w konkretne dzieła. Pisał, że trwale minione godziny i dni życia znajdują się w uszytych płaszczach, wyplecionych koszach i ulepionych garnkach. Chciałbym, żebyśmy dzisiejszy wieczór rozpoczęli od podziękowania tym z nich, którzy są z nami tutaj, którzy odbudowywali ten instrument w trzech miejscach na świecie. Pewnie łączą się teraz z nami za pośrednictwem internetu, ale to tu we Wrocławiu powstały rzeźby, które zdobią organy. Tu powstały złocenia, na które zużyto ponad 2 kg 24-karatowego złota. Andrzeju, wy wszyscy, którzy tutaj jesteście, mówię do Andrzeja Lecha Krize, który kierował wrocławskim atelier pracującym nad organami, a zarazem koordynował pracę całego konsorcjum odbudowującego instrument. Andrzeju, i wy wszyscy, którzy zamieniliście wasze dni, miesiące i lata życia w to dzieło, które podziwiamy teraz jeszcze tylko wzrokiem, a za chwilę ucieszyło nasza także nasze uszy, bardzo serdecznie wam dziękujemy i zacznijmy od tego, że podziękujemy im brawami. Część z nich jest także obcojęzyczna, więc pozwólcie Państwo, że także w tym momencie przemówię do nich. Allow me to express our great gratitude for the work that we are able to admire. You will always remain present in Wrocław, a place to which you have dedicated a part of your life. Thank you very much. To są pierwsze oklaski tego wieczoru, a dobrze, możemy powiedzieć. Ale na pewno nie ostatnie jeszcze dzisiaj.
Jest z nami także profesor Lorenzo Gielmi z Mediolanu, który wykładał i grał w wielu miejscach na świecie. To jego druga wizyta w naszym mieście, ale ta obecna jest nieporównywalnie dłuższa niż ta za pierwszym razem i na pewno nie jest ostatnią wizytą we Wrocławiu. Maestro, grazie per la sua presenza ieri e oggi, la sua promessa anche di tornare a Wrocław. Vi siamo grati di aver onorato l'inaugurazione di questo strumento con il vostro talento. Grazie maestro. Uczestniczymy dzisiaj także w wydarzeniu towarzyszącym, o którym opowie za chwilę pani Dorota Koziara, a następnie przejdziemy do części koncertowej dzisiejszego wieczoru. Dobry wieczór Państwu. Ja pochodzę z Dolnego Śląska, Wrocław jest stolicą mojego województwa i zawsze wracam tutaj, ponieważ na co dzień moje życie toczy się w Mediolanie z ogromną przyjemnością. Miałam to szczęście, żeby być świadkiem początków powstawania tego wielkiego dzieła, bo nie można tego nazwać inaczej. Myślę, że to, co stworzyło miasto Wrocław, zaczynając od wysiłku ludzi, Urzędu Miasta, od prezydentów, od wszystkich darczyńców, od wszystkich sponsorów i przede wszystkim artystów, którzy pracowali nad konstruowaniem tego dzieła, w którym spotyka się muzyka i sztuka wizualna. Kiedy poznałam Andrzeja, autora, który stworzył właśnie cały zespół wybitnych ludzi pochodzących często z różnych kultur i z różnych krajów, byłam naprawdę pełna podziwu, kiedy znalazłam się w jego atelier i myślałam, czy jest możliwe w tych czasach znaleźć ludzi, którzy potrafią rzeźbić w taki piękny sposób. Bo współczesna sztuka dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Jest konceptualna, jest narracyjna, jest figuratywna, ale takiego kunsztu, jaki możecie Państwo zobaczyć w tych organach realizowanego współcześnie, myślę, że odważę się powiedzieć, nie ma na świecie drugiej takiej realizacji, rekonstrukcji założenia barokowego, jak to przydarzyło się właśnie we Wrocławiu. I myślę, że cała dokumentacja, która powstawała od początku realizacji tego wielkiego dzieła w atelier Andrzeja, że cała ta dokumentacja będzie świetnym materiałem, żeby nie tylko chwalił się poza oczywiście zrealizowanym dziełem Wrocław, mam nadzieję w jakiejś państwowej instytucji muzealnej, ale też jest to dokumentacja, owoc pracy, wysiłku wielu specjalistów, wielu mistrzów, którą warto się chwalić na świecie. Kiedy byłam pierwszy raz w atelier, zobaczyłam, od czego właściwie zaczęła się ta rekonstrukcja. Zobaczyłam zwęgloną rzeźbę, chyba najmniejszego elementu, poza dekoracyjnymi elementami w tych organach, rzeźbę małego aniołka. Zwęgloną zupełnie. I ona właśnie posłużyła do odbudowywania, do projektowania proporcji całości tego pięknego założenia. Więc jest to naprawdę fenomenalne. Jako dziecko pamiętam ten spalony kościół, jak przez wiele lat wydawało się, bo to było tak mocne i Państwo na pewno też, wielu z Was to pamięta, jakie to było mocne wrażenie patrzeć w centrum tego pięknego miasta na taką dziurę w tak ważnym miejscu, w świętym miejscu. Wydawało mi się przez lata, że czuć, mimo tego, że lata mijają, po prostu ten zapach, trudno to powiedzieć, woń tego dymu spalonego. Więc jest to cudowne, że udało się odbudować dach tego kościoła i że udało się zrealizować te przepiękne organy. Artyści pracowali nad tym około 3 lat i myślę, że te wszystkie elementy, formy, dni i noce, które na to poświęcili, mieli z tym do czynienia przez wiele, wiele godzin, wiele dni, wiele miesięcy.
że to wszystko po tak wielkiej pracy zrodziło pomysł, żeby na tym nie kończyć. Ta rekonstrukcja dotyczy przeszłości, udało się to znakomicie. Natomiast żyjemy w czasach współczesnych. Jest pewna postać, którą widząc w atelier widziałam jako ogromną figurę. Ona teraz patrząc z perspektywy jest znacznie mniejsza. I jest to postać Aarona, który był pierwszym kapłanem, który głosił wszystkie rzeczy, które są tak samo aktualne do dzisiaj. A musimy na nie zwracać jeszcze bardziej uwagę w tych trudnych czasach dla nas wszystkich. Jest to na pewno miłość do bliźniego, jest to tolerancja dla innych kultur, w ogóle dla inności myślenia. Odważę się powiedzieć dla innych religii, bo tak naprawdę wszystko, co spija, co łączy te wszystkie religie, to jest słowo miłość. Tutaj nic się nie zmieniło. Współcześni artyści też mają wiele do powiedzenia, używają innych środków. My jesteśmy może bardziej konceptualni w przekazie. Prości, można by też tak to określić. Idziemy w stronę bardziej schematu, ponieważ mamy coraz więcej bodźców, mamy zaawansowane technologie i dlatego też zrodził się w atelier pomysł postawienia tutaj w kościele figury Aarona i poddania go interpretacji współczesnego artysty i za chwilę tutaj właśnie rozpocznie się w trakcie koncertu jednocześnie performance, który właśnie przeprowadzi jeden z 30 zaproszonych artystów, zaraz powiem Państwu do czego, Oskar Podolski, artysta, designer, typograf, autor wielu znaków graficznych. Więc przeniesiemy się w czasy współczesne, ponieważ jutro też zapraszam Państwa na wystawę, która odbędzie się na Wyspie Słodowej w Concordii, tak nazywa się to stosunkowo nowe miejsce tutaj na mapie Wrocławia. Wystawę, do której zaproszono 30 artystów. Ja też mam szczęście, że się znalazłam w tym gronie, którzy właśnie zinterpretują samą właściwie maskę, twarz Aarona. A myślę, że idee, które temu przyświecały, będą bardzo podobne do tego, które przyświecały tym artystom, którzy tworzyli te rzeźby wiele, wiele lat temu. Więc zapraszam Państwa serdecznie i osobiście też chciałabym przywitać mistrza Lorenzo Gelmi z Mediolanu. I to jest takie kolejne powiązanie Wrocławia jako otwartego miasta, w którym łączą się kultury, łączą się różne narodowości, łączą się różne historie. Buonasera maestro, siamo tutti molto onorati che lei è qui con noi, che anche Milano fa sua parte in questa bellissima chiesa. Dziękuję bardzo. Jak zobaczą Państwo na plakacie, patronatem merytorycznym dzisiejsze wydarzenie i wydarzenie w Concordii objęła Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych. A my już kończymy ten bardzo długi wstęp i pozwolimy się oddać za chwileczkę muzyce, poddać muzyce. Przed poszczególnymi utworami kilka słów wstępu powie nam pani Anna Wagner, muzykolog, pedagog, współpracująca między innymi z Wrocławską Akademią Muzyczną. Bardzo panią proszę i po niej zaczynamy już właściwą część koncertu. Pomiędzy utworami można pozwolić sobie na oklaski, natomiast w czasie koncertu prosimy o ciszę. Dobry wieczór. Proszę Państwa, mam wielki zaszczyt przywitać wszystkich na dzisiejszym koncercie. Tak naprawdę, tak jak zauważyli moi przedmówcy, to nie jest zwykły koncert. To jest wydarzenie historyczne. Wydarzenie historyczne, które na stałe wpisze się w programy artystyczne naszego miasta. Między innymi za sprawą specjalnego gościa, Lorenzo Gelmi. Bez wątpienia Państwo oglądali, a może brali udział w wczorajszym koncercie i muszę Państwu powiedzieć, że byłam pod wielkim wrażeniem chociażby tego, że historia lubi się powtarzać. Dlatego, że dla tych organów, dla tego miejsca został skomponowany specjalny utwór Te Deum Wojciecha Widłaka, wykonany wraz z Narodowym Forum Muzyki. To był przepiękny moment,
kiedy mury tej świątyni wypełniły brzmienie organy i zespoły. Proszę Państwa, dzisiaj cudowna muzyczna uczta za sprawą maestro Lorenzo Gielmi. To włoski organista, klawesynista, pedagog, dyrygent. Człowiek wielu talentów. Przede wszystkim specjalizuje się w interpretacji dzieł muzyki renesansu i baroku. Stąd wiele publikacji, w których pochyla się nie tylko nad tymi wielkimi, myślę tutaj o Johannie Sebastianie Bachu, ale również nad tymi, których historia potraktowała mniej łagodnie. Artysta ten koncertuje w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, a ponadto jest profesorem organów, klawesynu i muzyki kameralnej w Accademia Internazionale della Musica w Mediolanie. Prowadzi katedrę organów w Bazylei. Jest tytularnym organistą Bazyliki San Simpliciano w Mediolanie i prowadzi zespół La Divina Armonia. W jego wykonaniu usłyszymy utwory mistrzów baroku, tych znanych i tych nieco mniej znanych. Rozpoczniemy preludium G-moll Nikolausa Brunsa. Następnie utwór Dietricha Buxtehudego. Będzie to pasakalia D-moll. Po czym utwory Johanna Sebastiana Bacha. Już na samym początku wymieniłam wszystkich kompozytorów z tego względu, że łączy ich jedna postać, Dietricha Buxtehudego. Nikolaus Bruns to taki kompozytor, który wiele nauczył się od Buxtehudego, ale współcześni mu podziwiali go przede wszystkim za to, że w cudowny sposób potrafił wykorzystać nowości techniczne, jakie pojawiały się w ówczesnych instrumentach. Poza tym, że był organistą, grał na innych instrumentach, ale był również śpiewakiem. To też przepiękne kantylenowe melodie w jego utworze. Zatem preludium G-moll Nikolausa Brunsa i Dietricha Buxtehudego pasacaglia D-moll. Lorenzo Gielmi. Thank you.
Proszę Państwa, nie wiem jak Państwo, ja mam wrażenie, patrząc na ekran, że dzisiejszy koncert przeradza się trochę w taki teatr muzyczny. Obserwujemy artystę, który oddaje wszystko, co potrafi najpiękniej, włączając to klawiaturę nożną, ale o tym za chwilę. Gdybyśmy chcieli jeszcze wrócić do Dietricha Buxtehudego, oprócz tego, że był wyśmienitym organistą, świetnym improwizatorem, jeszcze lepszym pedagogiem, to zajmował się numerologią. W tejże pasakalii liczby 4 i 7 odgrywają bardzo kluczową rolę, bowiem temat, czyli główna myśl muzyczna, zbudowana jest z 7 dźwięków, a one umieszczone są w 4 taktach, po czym wielokrotność tychże daje liczby, które w jakiś sposób przybliżają ten utwór i cyfrę do Maryi. Dlatego też ta pasakalia postrzegana jest często jako utwór religijny. Kolejne utwory, które zaprezentuje maestro, to Johanna Sebastiana Bacha, aria Variata alla Maniera Italiana, BWV 989 i sonata d-moll. Jest to transkrypcja dokonana przez tegoż muzyka z sonaty skrzypcowej BWV 1001. Sonata to utwór cykliczny zbudowany z 4 części: Adagio, Fuga, Siciliana i Presto. Maestro, zapraszamy.
Proszę Państwa, zapewne Państwo, tak jak ja, spoglądają na górę, a tak naprawdę na ekran. I muszę Państwu powiedzieć, że cała postać organisty od wieków wzbudzała emocje wśród słuchaczy i wśród widzów. Proszę sobie wyobrazić, że za czasów Johanna Sebastiana Bacha po jednym koncercie, jaki dał, pojawiła się adnotacja, a tak naprawdę recenzja jego występu. Proszę posłuchać, czego dotyczyła. Zdumiewająca jest jego biegłość i z trudem pojąć można, w jaki sposób może palce i stopy tak osobliwie i tak żywo krzyżować, rozciągając i najdalsze czynić skoki, nie dając ani jednego fałszywego tonu, ani wskutek tak gwałtownych ruchów, nie zmieniając pozycji ciała. Czasy wracają. Na początku wspomniałam o tym, że Dietrich Buxtehude łączy tych kompozytorów i rzeczywiście Johann Sebastian Bach, będąc młodzieńcem 20-letnim, udał się do Lubeki 400 km na piechotę po to, żeby posłuchać gry Buxtehudego. Udał się z zamiarem pozostania tylko i wyłącznie 3 tygodnie. Został 4 miesiące. Mistrz z Lubeki bardzo szybko zorientował się, że jest to geniusz. Postanowił zaproponować Bachowi przejęcie swojego stanowiska, a więc organisty Kościoła Mariackiego w Lubece. Być może Bach zgodziłby się, gdyby nie jeden warunek i tradycja, która od wielu lat funkcjonowała w Lubece. Chodziło o to, że wraz z pozycją organisty musiał poślubić córkę Buxtehudego, ale okazało się, że panna była o 10 lat starsza, niezbyt urodziwa. Bach grzecznie podziękował. Tak też uczynił wcześniej Georg Friedrich Händel. Dwa ostatnie utwory to chorał lipski Schmücke dich o liebe Seele i Toccata, Adagio i Fuga C-dur, BWV 564.
Proszę Państwa, możemy wrócić na miejsca, bo nasz artysta przygotowuje się do zagrania kolejnego utworu. Thank you.
Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Myślę, że Lorenzo Gielni jest potwornie zmęczony. Dwa koncerty, dwa duże koncerty, wielki wysiłek, nowe organy. Ja ze swojej strony muszę Państwu coś powiedzieć. Muszę o czymś opowiedzieć. Przyszłam tutaj na koncert. To jest pierwszy koncert, który prowadzę w tej świątyni. Wszystkie drzwi były zamknięte. Przyszłam wcześniej. Wiadomo, że należało mieć wejściówkę. Ja takowej nie posiadałam, bowiem dla mnie wejściówkę posiadał główny koordynator budowy organów, pan Andrzej Krize, ale jeszcze go nie było. Ale był pan z ochrony. I ja mówię, proszę pana, proszę pozwolić mi wejść chociaż do przedsionka, bo jest trochę zimno. No, ma pani szczęście. Dzisiaj mam dobry humor. Stanęłam w przedsionku, po czym zauważyłam, że pan poszedł do kościoła, więc ja tak tup, tup i weszłam, usiadłam na ławce. Pan podszedł do mnie i mówi, tak, kroczek po kroczku i za chwilę pani na ołtarz wejdzie, może nawet na scenę. Ja oczywiście przytaknęłam, uśmiechnęliśmy się obydwoje i tu z tego miejsca bardzo panu serdecznie dziękuję za zaufanie. Zanim się rozejdziemy, chciałabym życzyć Państwu wszystkiego, co najlepsze. Johann Sebastian Bach mówił, że muzyka służyć ma modlitwie, ale przede wszystkim koić duszę i ciało. I mam nadzieję, że takowych rzeczy Państwo dzisiaj podczas tego koncertu doznali. Zanim pożegnamy się, proszę o zabranie głosu pana dyrektora Wydziału Promocji, pana Radosława, Promocji Miasta, pana Radosława Michalskiego. To dla maestro. Proszę Państwa, tylko z jednym ogłoszeniem, ponieważ wiem, że wielu z Państwa zależało na tym koncercie, wielu z Państwa, których tutaj dzisiaj nie ma, bo oglądają nas za pośrednictwem internetu. Miasto przygotowuje cykl darmowych koncertów dla mieszkańców. Będą wejściówkowane, tak jak ten. Będziemy informować o tym, kiedy i w jaki sposób te wejściówki można odebrać. I na pewno o tym cyklu poinformujemy. Dziś nie mówię o datach. Czekamy, jak rozwinie się sytuacja epidemiologiczna, ale na pewno nie ominą Państwa te koncerty. Wezmą w nich udział organmistrzowie z Polski i z zagranicy. Myślę, że będzie to bardzo interesujące cały sezon inauguracji organów. Za dzisiejszy wieczór bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Życzę spokojnej nocy i do zobaczenia na kolejnych koncertach.